Rady Gminy nr 15/20 z dnia 31 marca 2020 roku. Nie ma. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego protokołu, proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. W takim razie informuję, że protokół sesji Rady Gminy nr 15/20 z dnia 31 marca 2020 roku został przyjęty przy 14 głosach za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przechodzimy do punktu 4. Interpelacje i wnioski radnych. Informuję, że między sesjami radni nie złożyli interpelacji i wniosków. Czy ktoś z Państwa radnych chce teraz złożyć wniosek lub interpelację? Państwo radni, czy ktoś z Państwa? Nie, tak? Nikt się nie zgłosił, więc przechodzimy do dalszej części obrad. W punkcie 5 mamy informacje z działalności wójta, pana wójta Waldemara Brzostka. Poproszę teraz o przedstawienie informacji. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałem przedstawić informację w sprawie działalności naszej gminy w okresie między sesjami, a właściwie między 29 listopadem a 7 maja. W okresie objętym sprawozdaniem złożyliśmy kolejne wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych bądź krajowych naszych działań, a wnioski zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. I złożyliśmy wniosku na program pod nazwą Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Ostrów Mazowiecka w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020. Wnioskowana kwota dofinansowania 120 tysięcy złotych. Jeżeli zrobimy tą inwentaryzację, łatwiej będzie nam w przyszłości składać wnioski na kolejne nasze działania w ramach odnawialnych źródeł energii, na przykład kolejne instalacje solarne, fotowoltaiczne, wymianę pieców na piece ekologiczne. Kolejny nasz wniosek to na program aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Ostrów Mazowiecka w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020. Całkowita wartość zadania 15 900. Wnioskowana kwota dofinansowania o połowę wnioskujemy o 7 950 zł. Podobnie jak w poprzednim programie, mając taki program, łatwiej nam przygotować wnioski o dofinansowanie naszych działań proekologicznych. Zagospodarowanie ładu, kolejny wniosek, zagospodarowanie ładu przestrzennego przystawie w miejscowości Stare Lubijewo. Całkowita wartość zadania ponad 30 tysięcy, a wnioskowana kwota dofinansowania 10 tysięcy. Kolejny wniosek złożyliśmy na program renowacja pomnika pamięci mieszkańców wsi Koziki zamordowanych przez hitlerowców 13 czerwca 1943 roku. Wnioskowana kwota 10 tysięcy złotych. Kolejny wniosek, wyposażenie remizy w miejscowości Komorowo. Całkowita wartość tego projektu to jest ponad 20 tysięcy, a wnioskowana kwota 10 tysięcy złotych. W ramach tego projektu po prostu wyposażymy świetlicę, która z innego programu planowana jest do kapitalnego remontu. Kolejny projekt, remont pomieszczenia remizy w miejscowości Gutobójno. Tutaj całkowita wartość zadania ponad 20 tysięcy, a wnioskowana kwota 10 tysięcy. Rozpoczęliśmy remont, więc kontynuacja. Tym razem będziemy starali się wyposażyć świetlicę w Gutach Bójno. Kolejny nasz program, propozycja programu, wymiana instalacji elektrycznej oraz odnowienie ścian w świetlicy wiejskiej w Kluskowiźnie. Wartość całkowita zadania ponad 24 tysiące, a wnioskowana kwota 10 tysięcy złotych. Mówię o wnioskowanych kwotach, tylko tyle mogliśmy wystąpić, czyli tylko o 10 tysięcy złotych. Kolejny nasz wniosek, tym razem na przebudowę naszych dróg. Przebudowa drogi w miejscowości Stok, pierwszy etap.
Całkowita wartość projektu ponad 190 tysięcy, a wnioskowana kwota ponad 95 tysięcy złotych. Kolejny wniosek na budowę drogi, tym razem ulica Łąkowa w Komorowie. Całkowita wartość projektu planowana prawie 161 tysięcy, wnioskowana kwota ponad 80 tysięcy złotych. W ramach projektu Mazowieckie Strażnice OSP 2020 na remont podłogi, wymianę drzwi oraz wymianę instalacji elektrycznej w remizie w Starym Lubiejewie. Wartość całkowita planowanych prac planujemy na kwotę 45 tysięcy złotych, wnioskowana kwota 20 tysięcy złotych. W ramach konkursu organizowanego przez Kuratorium Oświaty złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2020 na zakup dodatkowych książek do Biblioteki Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie. Całkowita wartość projektu 15, kwota dofinansowania 12 tysięcy złotych. Ponadto w okresie sprawozdawczym złożyliśmy wniosek i dostaliśmy środki finansowe z Ministerstwa Cyfryzacji. Przy okazji podziękowanie dla pana ministra, pana Marka Zagórskiego za ten projekt. Się okazuje, że w dobie pandemii i zdalnego sterowania każde środki na zakup komputerów, laptopów są bardzo nam potrzebne. Pozyskaliśmy kwotę 70 tysięcy złotych, za to kupiliśmy 28 laptopów. Wraz z oprogramowaniem laptopy zostały przekazane dyrektorom szkół i dyrektorzy szkół wedle potrzeb już przekazują je dalej uczniom potrzebującym. W okresie sprawozdawczym, jednocześnie to już o tym Państwa informowałem, do OSP na Gorzewka trafił nowy samochód bojowy marki Mercedes-Benz Atego wraz ze sprzętem. Nowy samochód, przypomnę, OSP na Gorzewka jest w systemie krajowym, ma największy wyjazdów do akcji bojowych na terenie gminy, także myślę, że jeszcze lepiej będą służyli swojej bezinteresownej pomocy i naszym mieszkańcom, ale nie tylko. Tu przy okazji podziękowania dla wszystkich strażaków za włączenie się w pomoc w okresie pandemii. Wspierają, pomagają, rozwożą żywność. Także gorące, gorące podziękowania. Jak zawsze na strażaków, ochotników możemy liczyć. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniliśmy wykonawców na zimowe utrzymanie dróg. Wygrały dwie firmy, bo przypomnę, gminę dzielimy na dwie części. Jedna z tych firm to PUKI, czy nasza spółka komunalna, druga to Usługi Leśne Zbigniew Andryszczyk z Nagorzewki. Kolejny przetarg, który udało nam się już rozstrzygnąć, to na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy wygrała gminna komunalna spółka PUKIR. Rozstrzygnęliśmy także konkurs na zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Osób Mazowiecka. Co prawda wiemy, mamy pandemię, szkoły nie funkcjonują, także na razie ta umowa nie jest realizowana, bo dzieci nie dowozimy. Wygrały dwie firmy nasze, lokalne, z naszej gminy, Usługi Transportowe Marek Siedlecki i Usługi Transport Osób Andrzej Reluga. Ogłosiliśmy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu naszej gminy. Kończy się umowa z końcem czerwca z obecną firmą. Także musimy ogłosić nowy przetarg. Otwarcie ofert nastąpi 4 czerwca. Wtedy zobaczymy, jakie będą koszty, jakie kwoty i która firma wygra. Złożyliśmy 555 wniosków o zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Faktury za okres od 1 sierpnia do 31 stycznia 2020 roku można było składać. 554 wnioski pozytywnie zostały przyjęte. Ogólna kwota zwrotu to prawie 500 tysięcy złotych. Dokładnie 496 962 zł i 64 grosze. Ponadto w okresie sprawozdawczym, przypomnę, uroczyście 17 lutego daliśmy do użytku rozbudowaną część przedszkola samorządowego w Komorowie. W uroczystości wzięły władze lokalne, dowódca jednostki, minister cyfryzacji pan Marek Zagórski,
Przypomnę, że w ramach projektu zostały wyremontowane sale dydaktyczne, zakupione pomoce dydaktyczne, multimedialne, powstała nowa grupa przedszkolaków 25-osobowa, dzieci miały dodatkowe zajęcia psychoruchowe. No i to na razie zostało zatrzymane w związku z pandemią. Przedszkola wszystkie nasze są otwarte, z tym, że na dzień dzisiejszy żadne dziecko nie zostało zgłoszone do oddziału przedszkolnego czy do przedszkola. Ale gdyby taka potrzeba była, to jesteśmy na to przygotowani. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego od 17 marca wprowadzono w Urzędzie Gminy ograniczenia w wykonywaniu zadań polegające na częściowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów. Pomimo wprowadzenia ograniczeń sprawy są załatwiane na bieżąco. Każdy z mieszkańców, który chce przyjść do urzędu, jest wpuszczany, indywidualnie się umawia i te sprawy, które nie można załatwić online, poprzez telefon, internet, są załatwiane już w urzędzie, ale jak powiedziałem, mieszkańcy są wpuszczani do urzędu pojedynczo. Również w związku ze stanem epidemii i ograniczeniami z tego wynikającymi podjęta została decyzja o wyłączeniu oświetlenia ulicznego na terenie gminy w godzinach od 23 do 4 rano. Jest to na okres letni wyłączenia. Przypomnę, o tym nieraz mówiliśmy, że koszty świecenia ulicznego w okresie od zmroku do wschodu słońca są bardzo duże. W naszej gminie miesięcznie około 30 tysięcy złotych. Dzięki tym wyłączeniom no, zaoszczędzimy ponad 50% środków przeznaczonych na świecenie. Na terenie, drodzy Państwo, naszej gminy w tej chwili trwają prace przygotowawcze związane z programem organizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji, programem budowy otwartej sieci światłowodowej. Wpływały do mnie pytania sołtysów, radnych, że zgłaszają się przedstawiciele firmy, która planuje taką sieć, no zapytaniem, czy to jest rzeczywiście firma, która oficjalnie to robi, czy to jakaś firma, która no nie do końca oficjalnie robi. Więc drodzy Państwo, do wszystkich sołtysów na stronie internetowej podaliśmy informację, że firma Syntis oraz firma Fibe i Fiberhost są to firmy, które w ramach tego programu organizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji przygotowują naszą gminę do budowy otwartej sieci światłowodowej. Także tutaj proszę uspokoić mieszkańców, przekazać tę informację dalej, że są to firmy, które mają do tego prawo, aby uzgadniać przebieg sieci światłowodowej. W ramach tego projektu planuje się objąć siecią światłowodową całą naszą gminę. Następnie z tej sieci światłowodowej będą mogli korzystać dowolni operatorzy. Bo też padają pytania, czy i jaki będzie koszt wykupu abonamentu, czy koszt przyłącza. To już będzie sprawa wtórna. W pierwszym etapie jest wykonywana sieć światłowodowa, a następnie po wykonaniu operatorzy, którzy przystąpią do konkursu, będą Państwu oferować swoje usługi. No i te usługi będą już sami kształtować i z Wami podpisywać indywidualne umowy. To tyle. Dziękuję. Jeżeli jakieś pytania, to w dalszej części naszej sesji. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie nam informacji. W związku z tym, że przechodzimy teraz do części uchwałodawczej obrad, proszę przewodniczących stałych komisji Rady Gminy o przedstawienie opinii komisji dotyczących projektów uchwał będących przedmiotem obrad dzisiejszej komisji. Proszę panią Grażynę Skibę, przewodniczącą komisji rewizyjnej. Dziękuję. Proszę pana Mariana Kacprzaka, przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Gminnej. Właśnie moja komisja, Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Gminnej. Również wszystkie projekty niestety zaopiniowała pozytywnie.
Dziękuję. Proszę panią Krystynę Kacpura, przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał. Dziękuję. Proszę panią Danutę Jabłonka, przewodniczącą Komisji do Spraw Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki. Komisja do Spraw Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki wszystkie propozycje uchwał zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Proszę panią Anitę Sitek, przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów. Komisja Budżetu i Finansów w dniu dzisiejszym wszystkie projekty uchwał zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji publicznej szkoły podstawowej imieniem Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie. Uchwała numer 16/122/20 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie likwidacji publicznej szkoły podstawowej imienia Zesłańców Syberyjskich Kalinowej na podstawie artykułu 18 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 12 ust. 1 punkt 2 ust. 3 i 4 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po uzyskaniu pozytywnej opinii mazowieckiego kuratora oświaty w Warszawie uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Z dniem 31 sierpnia 2020 roku likwiduje się publiczną szkołę podstawową imieniem Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie wraz z oddziałem przedszkolnym z siedzibą Kalinowo 90 07304 Kalinowo. Paragraf drugi ustęp pierwszy. Uczniom zlikwidowanej publicznej szkoły podstawowej imieniem Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie od dnia 1 września 2020 roku zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w publicznej szkole podstawowej imieniem Janusza Korczaka w Jasienicy z siedzibą Jasienica, ulica Pawła Jasienicy 23 07304 Jasienica. Ustęp drugi. Dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym w oddziale przedszkolnym przy publicznej szkole podstawowej imieniem Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie zapewnia się wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych przy publicznej szkole podstawowej imieniem Janusza Korczaka w Jasienicy. Paragraf trzeci ustęp pierwszy. Należności i zobowiązania likwidowanej szkoły, o której mowa w paragrafie pierwszym, zwanej dalej szkołą, przejmuje Urząd Gminy w Ostrowie Mazowieckiej. Ustęp drugi. Majątek zlikwidowanej szkoły pozostaje własnością Gminy Ostrów Mazowiecka. Paragraf czwarty. Dokumentacja likwidowanej szkoły przejmuje Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka. Informuję, że otrzymałam postanowienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty wyrażające pozytywną opinię w sprawie zamiaru likwidacji publicznej szkoły podstawowej imieniem Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie. Uzasadnienie do tego postanowienia liczy 8 stron, dlatego pozwolę sobie przeczytać tylko sentencję tego aktu oraz podsumowanie uzasadnienia. Cały dokument pozostaje do wglądu w biurze Rady. Mazowiecki Kurator Oświaty Aleja Jerozolimska 32 00 0240 Warszawa dnia 21 kwietnia 2020 rok. Wyrażam pozytywną opinię w sprawie zamiaru likwidacji publicznej szkoły podstawowej imieniem Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie wraz z oddziałem przedszkolnym Kalinowo 90 07304 Kalinowo z dniem 31 sierpnia 2020 roku. Uzasadnienie.
w dniu 27 lutego 2020 roku do Kuratorium Oświaty w Warszawie delegatura w Ostrołęce wpłynął wniosek wójta gminy Ostrów Mazowiecka o wydanie opinii w sprawie zamiaru likwidacji z końcem roku szkolnego 2019-20, to jest dniem 31 sierpnia 2020 roku, publicznej szkoły podstawowej imieniem Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie, Kalinowo 90-07-304 Kalinowo. Wójt gminy Ostrów Mazowiecka przekazał dokumenty na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w artykule 89 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 1148 ze zmianami, uchwałą nr 14/113/20 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 stycznia 2020 roku. Wyraziła zamiar likwidacji publicznej szkoły podstawowej imieniem Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie z końcem roku szkolnego 2019-2020 oraz uzasadnienie przyczyn likwidacji. W wyniku analizy przywołanej uchwały informacji zawarte we wniosku z dnia 26 lutego 2020 roku wraz z jego uzasadnieniem oraz wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 1 kwietnia 2020 roku przez pracownika Kuratorium Oświaty w Warszawie, delegatura w Ostrołęce, mazowiecki kurator oświaty stwierdził zasadność zamiaru likwidacji publicznej szkoły podstawowej imieniem Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie. W ocenie mazowieckiego kuratora oświaty nauka w publicznej szkole podstawowej imieniem Janusza Korczaka w Jasienicy, dysponującej lepszą bazą dydaktyczną, lepszym zapleczem sportowym i socjalnym, co pozwoli na wszechstronny rozwój dzieci. Nie bez znaczenia jest też możliwość funkcjonowania większej liczbie rówieśników, która jeśli kształtuje kompetencje emocjonalno-społeczne. Która lepiej kształtuje kompetencje emocjonalno-społeczne. Oddział przedszkolny w szkole w Jasienicy czynny jest dłużej od 7 do 16 niż ten w szkole w Kalinowie. Dzieci mają zapewnione codzienne wyżywienie. Odległość ze szkoły w Kalinowie do szkoły w Jasienicy jest niewielka, 3 km, a droga nie krzyżuje się z drogami krajowymi. Z powyższych względów w ocenie mazowieckiego kuratora oświaty zachodzą przesłanki do wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie zamiaru likwidacji przez Radę Gminy Ostrów Mazowiecka z dniem 31 sierpnia 2020 roku publicznej szkoły podstawowej imieniem Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie. Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie mazowiecki kurator oświaty w podpisie. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie przedstawionego projektu uchwały? Tak, Pani Przewodnicząca. Bardzo proszę o pozwolenie przeczytania pisma od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Kalinowie. Szanowny Panie Wójcie, Szanowna Pani Przewodnicząca Rady Gminy, Szanowni Państwo Radni. Mam już ostatnią szansę, aby poprosić Państwa o pochylenie się nad losem naszej kalinowskiej szkoły. Każdy z Państwa zapewne zdaje sobie sprawę, że obecnie panująca pandemia ma bardzo negatywny wpływ nie tylko na gospodarkę. Cierpią również ludzie, zwłaszcza dzieci. Odizolowane od środowisk, od rówieśników, zamknięte w domach, w których jedynie media społecznościowe nieudolnie próbują zastąpić realne spotkania i rozmowy. Bliskość człowieka z człowiekiem. Dużo łatwiej byłoby nam odpuścić, gdyby chodziło o nas samych, a nie o nasze dzieci. To właśnie one będą musiały stawić czoła największym wyzwaniom. Poradzić sobie z izolacją społeczną, stresem związanym z zaburzeniem dotychczasowego rytmu funkcjonowania, jakim jest zdalne nauczanie. Poradzić sobie z adaptacją do nowego, zupełnie obcego środowiska. Czy chcielibyście Państwo, aby Wasze dzieci były postawione na miejscu naszych? Czy mając możliwość nauki w małych klasach, narazilibyście Państwo swoje pociechy na kumulację w dużych klasach 20-30 osobowych? Czy naprawdę chcą Państwo wziąć na swoje barki takie brzemię?
mając na uwadze dobro naszych dzieci, odwołujemy się do Państwa sumień. Mimo tego, że jeden z Was powiedział, że czasem serce chce inaczej, a głos musi zostać oddany inaczej. Mamy nadzieję, że jednak tym razem dobro dzieci zostanie postawione ponad pieniądze. Psychologowie twierdzą, że w mniejszych społecznościach klasowych i szkolnych nauczyciel ma realną możliwość lepszego poznania każdego z uczniów, pełniejszego motywowania każdego dziecka do nauki, a tym samym indywidualnego podejścia do każdego ucznia. Indywidualnego podejścia, tak ważnego i tak często podkreślonego we współczesnej edukacji, zwłaszcza teraz w dobie koronawirusa. Na tej sesji będziemy razem z Państwem, choć nie możemy być obecni fizycznie, to będziemy oglądać Państwa z nadzieją, że jednak nie zdecydujecie się na bezceremonialne podeptanie uczuć naszych dzieci. Dziękuję. Podpisali rodzice. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby się odnieść do tego projektu? Pani Przewodnicząca. Bardzo proszę, Panie Wójcie. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rada. Temat sieci szkół, organizacji szkół w naszej gminie jest szczegółowo analizowany od listopada ubiegłego roku. Spotkaliśmy się tutaj w urzędzie na komisjach kilka razy. Odbyliśmy sesję Rady Gminy, na której podjęliśmy uchwały o zamiarze likwidacji i reorganizacji sieci szkół. Ja osobiście spotkałem się z mieszkańcami, zarówno w Urzędzie Gminy, mieszkańcami Kalinowa i pozostałych szkół w Urzędzie Gminy, ale także i w placówkach szkoły na terenie danej miejscowości. Wszyscy mieszkańcy, wszyscy rodzice uczniów, których dzieci chodzą do szkoły w Kalinowie czy pozostałych szkołach, zostali pisemnie poinformowani o zamiarze i to pisemne poinformowanie o zamiarze było uzupełnione uzasadnieniem. Także myślę, że w sposób przede wszystkim szczery, otwarty, logiczny uzasadniliśmy potrzebę reorganizacji sieci szkół na terenie naszej gminy. Jak wspomniałem, bardzo szczegółowo tą sytuację analizowaliśmy na sesji w dniu 29 stycznia. Chciałbym wrócić do tych informacji, które wówczas przekazałem i przypomnieć. Może Państwu radnym nie trzeba, bo każdy z Państwa radnych zna tą sytuację, ale czy osobom, które nas w tej chwili słuchają, czy będą kiedyś słuchać, bo jak wiemy, nasza sesja jest nagrywana, jest na żywo puszczana w eter. Drodzy Państwo, na terenie naszej gminy, przypomnę, funkcjonuje 13 szkół podstawowych. Do tych 13 szkół podstawowych chodzi 1093 uczniów i 6-latków. Czyli od klasy zerowej do klasy 8 w 13 szkołach podstawowych uczy się niecałe 1100 uczniów. Myślę, że ciężko nam będzie znaleźć na mapie Polski drugą taką gminę, która ma tak rozległą sieć szkół podstawowych przy tak małej liczbie uczniów. Żeby daleko nie odbiegać, sąsiednia gmina z powiatu ostrowskiego o podobnej liczbie uczniów, mieszkańców ma szkół podstawowych 6. Nasza gmina ma tych szkół 13. Ja bym mógł pogrupować te szkoły w kilka grup, kategorii, biorąc pod uwagę liczbę uczniów w tych szkołach. Pierwsza grupa to szkoły do 50 uczniów. Takich szkół mamy 5, o niepełnym poziomie organizacyjnym w Połapusie oraz szkoły w Nowej Osłuchowej, na Goszewce, na Goszewie i Kozikach do 60 uczniów. Powiedziałem 5. Kolejna grupa uczniów, szkół to szkoły liczące 70 parę uczniów. Takich szkół 3 bym znalazł. Kolejna grupa około 100 uczniów, też 3. W Lubiewie 100 uczniów, w Lubiewie 101, w Pielonkach 113. I 2 szkoły, które mają powyżej 100 uczniów. Szkoła w Jasienicy 138 uczniów i szkoła w Komorowie 213.
Największa szkoła gminna liczy 213 uczniów. Natomiast wszystkie pozostałe liczą od 40 kilku do 100. Powtórzę jeszcze raz. 13 szkół podstawowych, a niecałe 1100 uczniów. Liczba dzieci w ostatnich 4 latach w naszej szkole przedstawia się następująco. Od razu z góry powiem, że z roku na rok ta liczba nam zdecydowanie spada. Jest uczniów coraz mniej. Jeszcze w roku szkolnym 2016-17, tu wzięliśmy pod uwagę poziom organizacyjny naszych szkół 06 oraz pierwszą i drugą klasę gimnazjum, czyli odpowiednik obecnej klasy 7 i 8, w całej gminnej oświacie uczyło się 1161 uczniów. W roku następnym, w odpowiedniej grupie wiekowej, tych uczniów było już 1143. Zmniejszyła się o 18 uczniów. A przypomnę, najmniejsze szkoły liczą 40 paru uczniów. To można powiedzieć teoretycznie, połowę takiej małej szkoły nam uczniów ubyło. W roku następnym, 2018-2019, uczniów we wszystkich gminnych szkołach mieliśmy 1128. O 15 mniej w stosunku do roku ubiegłego. Czyli w ciągu 2 lat ubyło nam 33 uczniów, a najmniejsza szkoła liczy 44 uczniów. No i mamy rok 2019-2020. Jak wspomniałem, chodzi niecałe 1100 uczniów, dokładnie 1093 uczniów. W stosunku do roku ubiegłego ubyło, drodzy Państwo, 35 uczniów. W sumie w ostatnich 4 latach, szkolnych latach, ubyło w naszych gminnych szkołach 68 uczniów. Mamy o 68 osób mniej, jak to było 4 lata temu. A przypomnę jeszcze raz, mówiłem, że tych szkół mamy 13. Najmniejsza szkoła z tych pełnych liczy 44 uczniów. A w naszych gminnych szkołach w ciągu 4 lat ubyło prawie 70 uczniów. Dwie takie szkoły, można powiedzieć. Takie małe szkoły. Więc główny powód naszej dzisiejszej sesji, naszego spotkania i właściwie takiej pracy od listopada ubiegłego roku jest spowodowany jest tym, że z roku na rok niestety w naszych gminnych szkołach, których jest bardzo dużo, jak na taką ilość uczniów, ubywa dzieci. No to mamy wykaz, pokazujemy wykres, który myślę jeszcze bardziej obrazuje to, o czym wspomniałem. Jak zmniejsza się liczba uczniów w naszych szkołach. Analiza demograficzna na lata następne, analiza wynikająca z urodzeń, niestety potwierdza ten trend. W dalszym ciągu, z roku na rok, liczba uczniów w naszych gminnych szkołach będzie cały czas spadała. Kolejny, drodzy Państwo, slajd. Żeby szkoły mogły funkcjonować, to czy to nam się podoba, czy nie podoba, potrzebne na to są środki finansowe. I drodzy Państwo, znowu porównam to jak liczbę uczniów ostatnie 4 lata. W 2017 roku na wydatki bieżące, czyli nie ma w tej analizie wydatków inwestycyjnych, tylko te wydatki konieczne, które musimy zrealizować. W naszej gminie przeznaczaliśmy ponad 18 milionów 340 tysięcy złotych. Z tego subwencji oświatowej, czyli środki państwa na zadania oświatowe, to była kwota 12 milionów 400 tysięcy, a środki własne 6 milionów. Czyli tak bardzo łatwo to porównać. Subwencja ponad 12 milionów, środki gminy 6 milionów. Czyli połowę kwoty, które dostajemy od państwa w formie subwencji oświatowej. W roku następnym, w 2018, wzrost wydatków na oświatę wynoszą prawie 1,5 miliona złotych. O 1,5 miliona wzrastają nam wydatki oświatowe, ale subwencja oświatowa jest na tym samym poziomie prawie, bo mamy 12 milionów niecałe 497 tysięcy złotych. Ale środki gminne
wzrastają o 1 400 000. Z niecałych 6 milionów do prawie 7 400 000 zł. W roku następnym, w 2019, wydatki oświatowe wynoszą już ponad 22,5 miliona złotych. Subwencja oświatowa wzrasta o 0,5 miliona, no troszeczkę więcej jak 0,5 miliona, z kwoty 12,5 miliona na 13 138 tysięcy, ale środki własne wzrastają z 7 359 000 na 9,5 miliona złotych. O 1 200 000 kolejne. I mamy rok obecny 20. Na wydatki oświatowe bieżące, podkreślę, przeznaczamy kwotę ponad 24 milionów, konkretnie 24 miliony 200 tysięcy. Subwencja oświatowa wynosi niecałe 12 milionów 700 tysięcy, czyli cały czas oscyluje mniej więcej na tym samym poziomie. Natomiast środki własne gminy wynoszą już 11,5 miliona złotych. Czyli de facto, ile dostajemy subwencji, drugie tyle musimy przekazać ze środków własnych. Powtórzę jeszcze raz. 12 milionów 700 tysięcy subwencji, 11,5 miliona środków własnych. Czyli w ciągu 4 lat prawie podwoiliśmy wydatki oświatowe ze środków własnych z 6 milionów, które przekazywaliśmy w 2017 roku, do 11,5 miliona w roku 2020. Drodzy Państwo, niestety z tymi danymi statystycznymi, z tymi faktami, które przedstawiłem, czyli cały czas zmniejsza się liczba uczniów, ale jednocześnie drastycznie wzrastają kwoty na funkcjonowanie gminnej oświaty i drastycznie wzrasta udział w środków własnych. Środki własne, no to nasze dochody z podatków, z opłat lokalnych. W tym czasie te opłaty i te dochody własne nie wzrosły, w ogóle nie wzrosły, no a już nie wzrosły dwukrotnie. Jeżeli wzrosły, to minimalnie. No i mamy na kolejnym slajdzie wykres, który myślę, że pokazuje w sposób już ewidentny, jak rosną wydatki na wydatki bieżące oświaty z 18 milionów 300 tysięcy do 24 milionów 200 tysięcy złotych i jak wzrasta udział środków własnych z niecałych 6 milionów do 11,5 miliona. A subwencja oświatowa, jak powiedziałem, mniej więcej na stałym poziomie. Mimo że ona z roku na rok wzrasta, jeżeli chodzi o zasady naliczania, ale u nas niestety nie wzrasta, bo cały czas zmniejsza się liczba uczniów. I teraz, drodzy Państwo, przejdę konkretnie do analizy szkoły w Kalinowie. Czekajcie chwilę, otworzę ten slajd odpowiednio. Drodzy Państwo, i znowu zacznę od liczby uczniów w szkole w Kalinowie. Porównajmy tą liczbę uczniów w stosunku do ilości uczniów chodzących z poszczególnych miejscowości. W obwodzie szkoły podstawowej w Kalinowie są uczniowie z miejscowości Guty Bujno, Kalinowo, Kalinowo-Parcel, Prosienica i Podboże. Z naszych danych, które mamy w ewidencji gminy, ewidencji ludności, wynika, że w obwodzie szkolnym szkoły w Kalinowie jest 121 uczniów. Na dzień 30 września, na dzień robienia sprawozdań oświatowych, tak zwanego SIO, do szkoły w Kalinowie chodziło 71 uczniów. Czyli z tej porównania wynika, że 50 uczniów, ponad 40%, już w tej chwili realizuje obowiązek poza szkołą macierzystą. Z miejscowości Gut akurat wszyscy chodzą.
z Kalinowa, czyli ze szkoły, gdzie z miejscowości, gdzie jest szkoła, powinno chodzić 58 uczniów, a chodzi 48, czyli 10 osób już w tej chwili realizuje obowiązek szkolny poza szkołą macierzystą. Jest to 17% dzieci z Kalinowa realizuje poza obowiązek szkolny poza szkołą w Kalinowie. Z miejscowości Kalinowo-Parcel w wieku szkolnym jest 9 osób, 9 uczniów i nikt nie chodzi do tej szkoły. Wszyscy chodzą do innych szkół, czyli 100%. Nikt nie realizuje obowiązku szkoły w Kalinowie. Z miejscowości Prosienica powinno uczęszczać do szkoły 11 uczniów, chodzi 4. 7 uczniów realizuje obowiązek szkolny poza szkołą w Kalinowie. Jest to 64%. I z miejscowości Podboże powinno w tym roku uczęszczać do tej szkoły 29 uczniów, chodzi tylko 4. 83% dzieci z Podboża objętych obowiązkiem szkolnym realizuje obowiązek szkolny poza szkołą w Kalinowie. Także fakt uczenia się z obwodu szkoły w Kalinowie poza szkołą w Kalinowie jest już w tej chwili obecny. 41% dzieci objętych obowiązkiem szkolnym realizuje obowiązek poza szkołą macierzystą. Proszę Państwa, jak przedstawia się liczba dzieci w poszczególnych klasach w szkole w Kalinowie? 6-latków jest 3. Klasa pierwsza liczy 4 uczniów, klasa druga 10, klasa trzecia 12, klasa czwarta 2 uczniów, klasa piąta 11, klasa szósta 9, klasa siódma 16, klasa ósma 4. W sumie 71 uczniów. W trakcie roku jedna osoba doszła, jest 72, ale podkreślę jeszcze raz, podaję informację na stan 30 września ubiegłego roku. Przypomnę, o tym już mówiliśmy, system nauczania w małej szkole, w tej szkole w Kalinowie odbywa się w systemie klasy łączonej. Czy klasa druga z trzecią ma 50% wspólnych lekcji, czwarta z piątą, szósta z siódmą, ósma klasa ma i pierwsza ma lekcje rozłączne. Czyli klasa ósma licząca 4 uczniów, dzieci chodzą na zajęcia jako klasa pojedyncza. Podobnie klasa pierwsza. W klasie pierwszej jeszcze mamy sytuację taką, że w związku z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej musimy zatrudnić nauczyciela wspomagającego. Czyli mamy 4 dzieci, 4 uczniów, 2 nauczycieli. Przejdę teraz do wydatków oświatowych na szkołę w Kalinowie. W roku, i znowu porównam, tak jak w przypadku całej naszej gminy oświaty, ostatnie 4 lata. W roku 2017 na utrzymanie szkoły w Kalinowie przeznaczaliśmy kwotę ponad 880 tysięcy. Z roku na rok kwota ta wzrastała mniej więcej o 200 tysięcy, gdzie w roku 2020 doszła do 1 400 000 złotych. W ciągu 4 lat o 500 000 wzrosły wydatki na oświatę, o ponad 60%. Analizując sytuację tej szkoły, chciałbym przypomnieć to, co jeszcze wcześniej mówiliśmy, że szkoła podstawowa 8-klasowa w Kalinowie istnieje dopiero od niedawna, od reformy oświatowej. Wcześniej, przynajmniej od 1986 roku, bo do takich danych dotarliśmy, w szkole podstawowej w Kalinowie był poziom organizacyjny 1.6. Po reformie oświatowej 1998 roku ten poziom został utrzymany dalej, czyli dzieci chodziły do klas 1.6, natomiast do gimnazjum chodziły do pobliskiej szkoły w Jasienicy. Wcześniej, jak był poziom organizacyjny tylko 1.6, do klasy 7 i 8 dzieci z Kalinowa chodziły do pobliskiej o 3 km oddalonej szkoły w Jasienicy. Chciałbym jeszcze jedno podkreślić, że na 71 czy 2 w tej chwili uczniów uczących się w szkole w Kalinowie wykupujemy 24 bilety, czyli 24 dzieci już obecnie jest dowożonych.
wszystkie dzieci z miejscowości Guty, Podboże, Prosienica, które chodzą do szkoły w Kalnowie, są dowożone. Także w przypadku reorganizacji i zlikwidowania tej szkoły, droga tych dzieci z domu do szkoły wydłuży się tylko 3 km. Natomiast dzieci z Kalinowa, które w tej chwili dochodziły, w przypadku likwidacji szkoły w Kalinowie, ich droga dojazdu będzie wynosiła 3 km. Nie są to straszne i duże odległości. No i pokażę Państwu na kolejnym slajdzie, pokazuję mapę, myślę, że znamy już. Droga jest bezpieczna, bez kolizji z drogami krajowymi, biegnie drogą gminną, drogą powiatową, prostą. W ramach, jeżeli zostanie ta szkoła zlikwidowana, tak zostanie zorganizowany dowóz uczniów, żeby również uczniowie z Kalinowa, z każdej części Kalinowa mieli możliwość dojechania komunikacją zbiorową do szkoły w Jasienicy. No i szkoła w Jasienicy, znamy tę szkołę również bardzo dobrze. Do ostatniej reformy oświatowej tam były dwie szkoły, szkoła podstawowa i gimnazjum. Po reformie oświatowej gimnazjum właściwie stoi puste, jest niewykorzystywane, tylko sala gimnastyczna z gimnazjum jest wykorzystywana i część sal lekcyjnych. Natomiast większość sal lekcyjnych jest niewykorzystana. Także warunki lokalowe, warunki do nauczania są bardzo, bardzo dobre. Przypomnę, w tej szkole obecnie uczy się niecałe 140 uczniów. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny w formie, można powiedzieć, przedszkola. Są tam grupy 3, 4, 5 i 6-latków. Zajęcia są organizowane w godzinach od 7 do 16. I jest zapewnione pełne wyżywienie, czego nie było w szkole w Kalinowie. No, wspomniałem o sali gimnastycznej. Na miejscu mamy gabinet stomatologiczny zrealizowany, sfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia. Jest stołówka, jest świetlica. Także jeżeli chodzi o warunki lokalowe, są dużo, dużo lepsze jak w szkole w Jasienicy. Nie ma nauczania w systemie klas łączonych, więc dzieci nie będą się uczyły w klasach łączonych. A myślę, że nikogo nie trzeba o tym przekonywać, że system nauczania klasy łączonych nie jest najlepszym systemem. Jest to zło konieczne, które trzeba realizować w przypadku szkół, które mają bardzo mało uczniów. No i właściwie tyle najważniejsze, chyba że jeszcze jakieś pytania. Tu, drodzy Państwo, jak nie ma pytań, jeszcze tak na podsumowaniu jeszcze raz powtórzę. Sprawa reorganizacji, likwidacji szkoły była przedyskutowana chyba ze wszystkimi, którzy chcieli rozmawiać, dyskutować. Radni byli na zebraniu z rodzicami w miejscowości Kalinowo, delegacja przyjeżdżała tutaj. Proponowaliśmy, bo no, na dyskusji często wychodziły zdania, że no, nie popieramy tego wniosku, więc proponowaliśmy, no a może załóżmy szkołę społeczną. Gmina przekaże nieodpłatnie budynek szkoły w Kalinowie dla stowarzyszenia, które chciałoby organizować nauczanie w systemie klasy społecznej. No, do dnia dzisiejszego takiej inicjatywy nie ma, więc jeżeli w przyszłości znalazłyby się takie osoby, powstałoby stowarzyszenie, powstałaby inicjatywa utworzenia szkoły społecznej, to podtrzymuję dalej deklarację, że bez żadnych dodatkowych kosztów za darmo szkoła będzie takiemu stowarzyszeniu użyczona na funkcjonowanie szkoły społecznej. Podsumowując jeszcze raz, chciałbym podkreślić, że droga dziecka ze szkoły z Kalinowa do szkoły w Jasienicy wzrośnie niewiele, bo tylko wyłącznie o niecałe 3 km. Dzieci unikną nauczania w klasach łączonych. Warunki do rozwoju wszechstronnego, emocjonalnego, społecznego, sportowego, fizycznego będą zdecydowanie lepsze jak w obecnej małej szkole, która nie dysponuje świetlicą, stołówką, salą gimnastyczną. No i sale są przede wszystkim małe, nieduże. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Ktoś z Państwa jeszcze chciałby coś powiedzieć? Jeśli nie, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję. Dwie osoby są przeciw, nikt się nie wstrzymał. Informuję, że uchwała nr 16/122/20 w sprawie likwidacji publicznej szkoły podstawowej imienia Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie została podjęta. Przy 14 głosach za jej podjęciem, 2 głosach przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się. Dwanaście, przepraszam. Może przeczytaj jeszcze raz. Informuję, że uchwała nr 16/122/20 w sprawie likwidacji publicznej szkoły podstawowej imieniem Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie została podjęta. Przy 12 głosach za jej podjęciem, 2 głosach przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się. Przechodzimy zatem do punktu... Pani przewodnicząca, można? Tak. Teraz słowo do tej uchwały. No proszę. Panie wójcie, koleżanki, koledzy radni, na komisjach pan wójt mnie przekonywał, że kieruje się emocjami i rzeczywiście tak jest. Czuję się odpowiedzialny za narodziny tej szkoły, a już jestem z takich, którzy trwają od poczęcia do śmierci. Dlatego jestem, czuję się usprawiedliwiony. Po raz kolejny pragnę wyrazić swoje rozczarowanie. Jest mi bardzo przykro, że po 18 latach pracy na rzecz tej gminy i ponad 40 latach pracy pana Stefana, naszego sołtysa, otrzymujemy takie podziękowanie. Doskonale pan, panie wójcie, wiedział, co znaczy dla nas ta szkoła. Nigdy tego nie ukrywaliśmy, a mimo to podjął pan taką decyzję. Odbieram to jako podziękowanie za to, że zawsze mógł pan na nas liczyć. Jeszcze nie wspomnę, w jakim to się stylu odbyło, tak jakbyśmy byli w jakiejś totalnej opozycji, a przecież jesteśmy z jednego komitetu. Panie wójcie, nie będzie pan z tego tytułu szczęśliwy, bo za dużo ludzi dzisiaj płacze. Mam żal również do kuratorium. W czasie, kiedy tak naprawdę wszystko było pozamykane, szkoły, nie wiadomo kiedy, nagle po sesji online przyjechała komisja do szkół wystraszona, jakby naprawdę, nie wiem, jakby ktoś ich przestraszył. Przecież nie wiadomo, co jeszcze nas czeka. Tak naprawdę może 2 lata będzie jeszcze ta pandemia trwała. Może na jesieni będzie jeszcze silniejszy atak wirusa. Nie wiemy. A dzisiaj kuratorzy podejmują decyzję, żeby zamknąć mniejszą szkołę, bardziej bezpieczną, a młodzież wpuścić do większej. No przecież dla mnie to jest żenujące. Szanowni Państwo, nie wspomnę, muszę wspomnieć jeszcze o parlamentarzystach. Wiem, że Rada Rodziców zwracała się niemalże do wszystkich. Niemalże do wszystkich pisała pisma z prośbą o pomoc. Do tych, do których osobiście nieraz wieszałem plakaty w mojej miejscowości. I wszyscy nabrali wody w usta. W te usta, które jeszcze niedawno mówiły o wspieraniu małych szkół, o patriotycznym wychowaniu, o konieczności pozostawienia tego jedynego ośrodka kultury we wsi. Panowie, tak się nie robi z wyborcami. Ta szkoła naprawdę była kuźnią patriotów. I na koniec, panie wójcie, chciałbym złożyć panu życzenia. Bo życzę uczciwie, z serca, jeszcze długich lat utrzymania tej posady. Życzę panu zdrowia i sprawiedliwych decyzji, tak? Żeby te pozorne oszczędności, bo dla mnie to są pozorne, ta sprawa nie ma dla mnie ceny, podzielił pan uczciwie. Nie zapomniał o tych dzisiaj skrzywdzonych. A tak już całkowicie prywatnie, panie wójcie, kiedy przejdzie pan na zasłużoną emeryturę, bo kiedyś pan przejdzie, być może nawet niedługo, żeby pan miał prawdziwych przyjaciół. Tylko odpowiem panu, tym, który pan nigdy nie powiedział, że robi pan źle, bo ludzi nie ma nieumylnych, nie jest prawdziwym przyjacielem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Szanowni Państwo, kwestia, kiedy analizujemy, dyskutujemy sieć organizacyjną szkoły i z tych analiz wychodzi, że niestety nie stać nas na utrzymywanie tak dużej sieci szkół przy tak małej liczbie uczniów nie jest dla nikogo radosna. I dla każdego jest bolesna, również dla mnie, Panie Radny.
I zanim rozpoczęliśmy dyskusję, co robić, żeby uratować sytuację tych gminnych szkół, żeby jak najmniej ze szkodą wyszły po reorganizacji tych szkół, naprawdę dużo zrobiłem analiz, ja i moi pracownicy. Myślę, że z Państwem radnym spotykaliśmy się na wielu, wielu komisjach, zanim wyszliśmy z tą informacją do mieszkańców. Więc to nie są pochopne decyzje i nie są decyzje, które były podejmowane pod wpływem chwili, tylko przemyślane i niestety konkluzja jest taka, że jeżeli nie przeprowadzimy reformy oświatowej, to gminy nie będzie stać na wykonywanie żadnych innych zadań, jak tylko i wyłącznie oświaty. I to nie wiem jak długo. Z naszych analiz wynika, że jeżeli ten stan rzeczy i tak, taki coroczny wzrost o prawie 2 miliony złotych na funkcjonowanie oświaty, to jeszcze może 2, może 3 lata gmina by była w stanie realizować. Niestety tylko przez tak krótki okres. Także potem i tak byśmy siedli nad tym problemem, nad tym tematem i dalej byśmy dyskutowali. I to nie jest znaczenia, czy ja przejdę na emeryturę, czy nie przejdę na emeryturę, bo to w tym momencie jest najmniej istotne, czy dalej będę wójtem, czy nie będę wójtem. Bo tu ja się nie kieruję, powtórzę jeszcze raz, żadnymi emocjami i osobistymi jakimiś sprawami. Dla mnie jako wójta zawsze było, jest i będzie dobro i wszechstronny rozwój tej gminy. I jeżeli cokolwiek robiłem, robię, czy będę robił, tylko to jest główną moją przesłanką. Dobro i rozwój tej gminy. Jestem przekonany, że rodzice bardzo szybko przekonają, rodzice uczniów szkoły w Kalinowie bardzo szybko przekonają się do tego, że wybraliśmy rozwiązanie, które nie będzie ujemne dla ich dzieci, że w tej nowej szkole oddalonej zaledwie o 3 kilometry, niecałe 3 kilometry dostaną na pewno nie gorsze, a śmiem twierdzić lepsze warunki nauczania i właściwie z tego skorzystają. I myślę, że spotkamy się za 2, za 3 lata, porozmawiamy, podyskutujemy i jestem przekonany, że wszyscy przyznają rację, że w tej chwili innej decyzji przed nami nie ma. I to nie była decyzja wójta czy radny, jak pan radny wspomniał. To myślę, że decyzja nasza wspólna była. Odnośnie utrzymania takiej sieci szkół. Po wszystkim nam na dobru, na sercu leży dobro tej gminy. I to powinno nam przyświecać. I myślę, że za kilka lat te osoby, które mają inne zdanie w tej chwili, zrozumieją, że nie było innej możliwości, że nie było innej drogi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do punktu 7 podjęcia uchwały w sprawie likwidacji publicznej szkoły podstawowej imieniem papieża Jana Pawła II w Nagoszewce. Uchwała nr 16/123/20 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie likwidacji publicznej szkoły podstawowej imieniem papieża Jana Pawła II w Nagoszewce. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera H ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. W związku z artykułem 29 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe po uzyskaniu pozytywnej opinii mazowieckiego kuratora oświaty w Warszawie uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Z dniem 31 sierpnia 2020 roku likwiduje się publiczną szkołę podstawową imienia papieża Jana Pawła II w Nagoszewce wraz z oddziałem przedszkolnym z siedzibą Nagoszewka II 89-07-300 Nagoszewka II. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Uczniom zlikwidowanej publicznej szkoły podstawowej imieniem
papieża Jana Pawła II w Nagoszewce zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w publicznej szkole podstawowej imieniem powstańców 1863 roku w Nagoszewie z siedzibą Turka 4007-300 Turka. Ustęp drugi. Dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym w oddziale przedszkolnym przy publicznej szkole podstawowej imieniem papieża Jana Pawła II w Nagoszewce zapewnia się wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych przy publicznej szkole podstawowej imieniem powstańców 1863 roku w Nagoszewie. Paragraf trzeci, ustęp pierwszy. Należności i zobowiązania likwidowanej szkoły, o której mowa w paragrafie pierwszym, zwanej dalej szkołą, przejmuje Urząd Gminy w Ostrowie Mazowieckiej. Ustęp drugi. Majątek likwidowanej szkoły pozostaje własnością gminy Ostrów Mazowiecka. Paragraf czwarty. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje wójt gminy Ostrów Mazowiecka za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje mazowiecki kurator oświaty w Warszawie. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ostrów Mazowiecka. Paragraf szósty. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Informuję, że jak w przypadku poprzedniej uchwały i dwóch kolejnych otrzymałam postanowienie mazowieckiego kuratora oświaty. Postanowienie wraz z uzasadnieniem liczy 11 stron, dlatego odczytam sentencję tego aktu oraz podsumowanie uzasadnienia. Cały dokument pozostaje do wglądu w biurze Rady. Mazowiecki kurator oświaty Aleje Jerozolimskie 32 00024 Warszawa. Warszawa dnia 21 kwietnia 2020 rok. Wyrażam pozytywną opinię w sprawie zamiaru likwidacji publicznej szkoły podstawowej imieniem papieża Jana Pawła II w Nagoszewce wraz z oddziałem przedszkolnym z siedzibą Nagoszewka II 89 07 300 Nagoszewka II z dniem 31 sierpnia 2020 roku. Uzasadnienie. W dniu 27 lutego 2020 roku do Kuratorium Oświaty w Warszawie delegatura w Ostrołęce wpłynął wniosek wójta gminy Ostrów Mazowiecka o wydanie opinii w sprawie zamiaru likwidacji z końcem roku szkolnego 2019-2020, to jest dniem 31 sierpnia 2020 roku, publicznej szkoły podstawowej imieniem papieża Jana Pawła II w Nagoszewce wraz z oddziałem przedszkolnym z siedzibą Nagoszewka II 89 07 300 Nagoszewka II, przesłany pismem numer OS.0123.2.2020 z dnia 26 lutego 2020 roku wraz z załącznikami wymaganymi do wydania opinii kuratora oświaty. Wniosek poprzedziło zawiadomienie o zamiarze likwidacji publicznej szkoły podstawowej imieniem Jana Pawła II w Nagoszewce z oddziałem przedszkolnym, przesłane pismem OS.0123.2.2020 z dnia 4 lutego 2020, data wpływu 10 luty 2020 wraz z uchwałą numer 114/20 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zamiaru likwidacji publicznej szkoły podstawowej imieniem Jana Pawła, papieża Jana Pawła II w Nagoszewce. W wyniku analizy treści przywołanej uchwałą informacji zawartych w piśmie zawiadamiającym o zamiarze likwidacji szkoły z dnia 4 lutego 2020 roku, data wpływu 10 luty i we wniosku o wydanie opinii z dnia 26 lutego 2020 roku, data wpływu 27 luty oraz wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 3 kwietnia 2020 roku przez wizytatora
Kuratorium Oświaty w Warszawie, delegatura w Ostrołęce, mazowiecki kurator oświaty stwierdził zasadność zamiaru likwidacji publicznej szkoły podstawowej imieniem Jana Pawła II w Nagoszewce wraz z oddziałem przedszkolnym z siedzibą Nagoszewka II 89-07-300 Nagoszewka II. W ocenie mazowieckiego kuratora oświaty publiczna szkoła podstawowa imieniem Zesłańców Powstańców 1863 roku w Nagoszewie, do której zostaną przeniesieni uczniowie publicznej szkoły podstawowej imieniem papieża Jana Pawła II w Nagoszewce, w sposób właściwy wypełnia swoją funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz tworzy warunki do harmonijnego rozwoju uczniów. W tegorocznej ofercie szkoły znajdują się zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań przedmiotowe, artystyczne, sportowe oraz wspierające uczniów w nauce, kompensacyjno-wyrównawcze, logopedyczne, usprawniające techniki czytania. Stan bazy lokalowej, pomieszczenia do nauki o dużej powierzchni, szerokie klatki schodowe i korytarze są bezpieczne dla uczniów. Czyste i zadbane otoczenie i wnętrze szkoły zapewnia w pełni bezpieczne warunki pobytu dzieci w szkole. Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym. Ograniczone zostanie nauczanie w systemie klas łączonych. Dzieci będą miały zapewnioną opiekę świetlicową, wyżywienie w kuchni i w stołówce szkolnej oraz możliwość korzystania z zasobów biblioteki szkolnej i gminnej biblioteki publicznej w Nagoszewie, znajdującej się w budynku położonym na placu szkolnym. W dowolnym czasie, zdaniem organu nadzoru pedagogicznego, po likwidacji szkoły podstawowej w Nagoszewce ulegną znacznej poprawie warunki kształcenia, głównie poprzez ograniczenie nauczania w klasach łączonych, a także warunki wychowania i opieki. Nauka w szkole w Nagoszewie, dysponującej lepszą bazą dydaktyczną i zapleczem socjalnym wśród większej liczby rówieśników, pozwoli na wszechstronny rozwój społeczny dzieci, w tym także społeczny i fizyczny. Z powyższych względów w ocenie mazowieckiego kuratora oświaty zachodzą przesłanki do wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie zamiaru likwidacji przez Radę Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 sierpnia 2020 roku publicznej szkoły podstawowej imieniem papieża Jana Pawła II w Nagoszewce wraz z oddziałem przedszkolnym. Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie. Z upoważnienia mazowieckiego kuratora oświaty Dorota Skrzypek-Mazowiecki, wicekurator oświaty. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego projektu uchwały? Panie Wójcie, bardzo proszę. Z Państwa chciałbym również przedstawić, przypomnieć właściwie sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły w Nagoszewce i argumentach, które spowodowały to, że analizujemy zamknięcie tej szkoły. W roku szkolnym 2019-2020 do szkoły uczęszcza 45 uczniów. W poszczególnych klasach liczba przedstawia się następująca. W klasie zerowej sześciolatki troje, w pierwszej pięcioro, w drugiej pięcioro, w trzeciej troje, w czwartej nie ma w ogóle, w piątej dziewięcioro, w szóstej dziesięcioro, w siódmej czworo, w ósmej sześcioro. System nauczania, tak jak w przypadku Kalinowa, również nauczanie w klasach łączonych. Wydatki przeznaczone w ciągu ostatnich czterech latach na funkcjonowanie tej szkoły przedstawiają się następująco. W roku 2017 na funkcjonowanie wydatków bieżących przeznaczaliśmy ponad 700 tysięcy złotych. Z roku na rok te wydatki wzrastały, by w roku 2020 osiągnąć kwotę ponad miliona złotych. W ciągu czterech lat nastąpił wzrost wydatków o kwotę 300 tysięcy złotych. Uczniowie szkoły w Nagoszewie przed ostatnią reformą oświatową uczęszczali do gimnazjum w Nagoszewie. Dlatego też proponujemy, aby po reorganizacji, po likwidacji tej szkoły, uczniowie ze szkoły z obwodu z Nagoszewa, właściwie z miejscowości Nagoszewki, bo to jedna miejscowość, uczęszczali do szkoły w Nagoszewie odległej o około 3 km, która również biegnie drogą bezkolizyjną
drogami gminnymi i powiatowymi. Mamy mapę, przypominam tą mapę, znamy ją dobrze. Nagorzewka w tym miejscu, szkoła podstawowa w Nagorzewie, odległa o 3 km. I podobnie jak w przypadku Kalinowa czy Jasienicy, przed ostatnią reformą oświatową w szkole, jak wspomniałem wcześniej, w Nagorzewie, dzieci uczyły się w gimnazjum. Natomiast szkoła podstawowa w Nagorzewie dysponuje tym budynkiem i po podstawówce, i po gimnazjum. Jest 12 dużych sal lekcyjnych, jest świetlica, jest kuchnia, jest stołówka, jest oddział przedszkolny dla 3, 4, 5, 6 latków. W roku obecnym czynny od 7.30 do 16.30, gdzie zapewniamy całodzienne wyżywienie, tak jak w przypadku szkoły w Jasienicy. Oraz również w tej szkole funkcjonuje gminny gabinet stomatologiczny, pielęgniarka szkolna. Obok szkoły swoją siedzibę ma gminna biblioteka, która również włącza się w proces dydaktyczny w tej szkole. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania do tego punktu? Jeśli nie, to przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Basiu, czekamy na Ciebie. Jesteśmy przy głosowaniu w sprawie likwidacji szkoły. Czy jesteś za? Basia jest za. Informuję, że uchwała nr 16/123/20 w sprawie likwidacji publicznej szkoły podstawowej imieniem papieża Jana Pawła II w Nagorzewce została podjęta. Przy 13 głosach za jej podjęciem, 0 głosów przeciwnych i przy jednym głosie wstrzymujących się. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji publicznej szkoły podstawowej imieniem Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Nowej Osuchowej. Odczytam teraz Państwu projekt uchwały. Uchwała nr 16/124/20 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie likwidacji publicznej szkoły podstawowej imieniem Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Nowej Osuchowej na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera H ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 12 ustęp 1 punkt 2 ustęp 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po uzyskaniu pozytywnej opinii mazowieckiego kuratora oświaty w Warszawie uchwala się co następuje. Paragraf 1. Z dniem 31 sierpnia 2020 roku likwiduje się publiczną szkołę podstawową imieniem Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Nowej Osuchowej wraz z oddziałem przedszkolnym z siedzibą Nowa Osuchowa, ulica Szkolna 52 07308 Nowa Osuchowa. Paragraf 2 ustęp 1. Uczniom zlikwidowanej publicznej szkoły podstawowej imieniem Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Nowej Osuchowej zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w publicznej szkole podstawowej imieniem kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dybkach z siedzibą Dybki 18 07308 Dybki. Ustęp 2. Dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym w oddziale przedszkolnym przy publicznej szkole podstawowej imieniem Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Nowej Osuchowej zapewnia się wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym przy publicznej szkole
podstawowej imieniem kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dybkach. Paragraf 3 ustęp 1. Należności i zobowiązania likwidowanej szkoły, o której mowa w paragrafie 1, zwanej dalej szkołą, przejmuje Urząd Gminy w Ostrowie Mazowieckiej. Ustęp 2. Majątek likwidowanej szkoły pozostaje własnością gminy Ostrów Mazowiecka. Paragraf 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przyjmuje wójt gminy Ostrów Mazowiecka za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje mazowiecki kurator oświaty i wychowania. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ostrów Mazowiecka. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Odczytam teraz sentencję postanowienia mazowieckiego kuratora oświaty w sprawie zamiaru likwidacji publicznej szkoły podstawowej imieniem Wojciecha Bogumiła Strzębowskiego Nowej Osuchowej oraz podsumowanie uzasadnienia. Cały dokument pozostaje do wglądu w biurze rady. Mazowiecki kurator oświaty, Aleje Jerozolimskie 32 00024, Warszawa. Warszawa dnia 21 kwietnia 2020 roku. Wyrażam pozytywną opinię w sprawie likwidacji, zamiaru likwidacji publicznej szkoły podstawowej imieniem Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Nowej Osuchowej wraz z oddziałem przedszkolnym z siedzibą Nowa Osuchowa, ulica Szkolna 52 07 308, Nowa Osuchowa. Uzasadnienie. W dniu 27 lutego 2020 roku do Kuratorium Oświaty w Warszawie delegatura w Ostrołęce wpłynął wniosek wójta gminy Ostrów Mazowiecka o wydanie opinii w sprawie zamiaru likwidacji z końcem roku szkolnego 2019-2020, to jest dniem 31 sierpnia 2020 roku, publicznej szkoły podstawowej imieniem Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Nowej Osuchowej wraz z oddziałem przedszkolnym. Uchwałę nr 14/115/20 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zamiaru likwidacji publicznej szkoły podstawowej imieniem Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego Nowej Osuchowej przesłano pismem OS.0123.3.2020 z dnia 26 lutego 2020 roku, data wpływu 27 lutego. W wyniku analizy treści przywołanej uchwały informacji zawarte we wniosku z dnia 26 lutego 2020 roku oraz wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 2 kwietnia 2020 roku przez wizytatora Kuratorium Oświaty w Warszawie, delegatura w Ostrołęce, mazowiecki kurator oświaty stwierdził zasadność zamiaru likwidacji publicznej szkoły podstawowej imieniem Wojciecha Bogumiła Strzębowskiego Nowej Osuchowej wraz z oddziałem przedszkolnym. W ocenie mazowieckiego kuratora oświaty publiczna szkoła podstawowa imieniem kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dybkach, do której zostaną przeniesieni uczniowie publicznej szkoły podstawowej imieniem Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Nowej Osuchowej, w sposób właściwy wypełnia swoją funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz tworzy warunki do harmonijnego rozwoju uczniów. W ofercie szkoły znajdują się zajęcia pozalekcyjne, sportowe, wspierające uczniów w nauce, logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne. Stan bazy lokalowej, pomieszczenia do nauki o dużej powierzchni, szerokie korytarze są bezpieczne dla uczniów, czyste i zadbane otoczenie szkoły zapewnia w pełni bezpieczne warunki pobytu dzieci w szkole. Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym. Dzieci mają zapewnioną opiekę świetlicową, wyżywienie oraz możliwość korzystania z bogatych zasobów biblioteki szkolnej w dowolnym czasie. Zdaniem organu nadzoru pedagogicznego znacznej poprawie ulegną warunki kształcenia także poprzez ograniczenie nauczania w klasach łączonych oraz warunki rozwoju fizycznego i społecznego. Z powyższych względów w ocenie mazowieckiego kuratora oświaty zachodzą przesłanki określone w dyspozycji artykułu 89 ustęp 1 w związku z ustawą 8 prawa oświatowego do wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie zamiaru likwidacji przez Radę Gminy Ostrów Mazowiecka
z dniem 31 sierpnia 2020 roku Publicznej Szkoły Podstawowej imieniem Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Nowej Osuchowej wraz z oddziałem przedszkolnym. Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak we wstępie z upoważnienia mazowieckiego kuratora oświaty Dorota Skrzypek, mazowiecki wicekurator oświaty. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w przedstawionym projekcie uchwały? Bardzo proszę, panie wójcie. Szanowni Państwo, tak jak w przypadku poprzednich szkół, chciałbym przypomnieć najważniejsze przesłanki, które zadecydowały o tym, że analizujemy tę szkołę pod kątem reorganizacyjnym. Zacznę od liczby uczniów w szkole w bieżącym roku szkolnym. Do szkoły w Osuchowej, Nowej Osuchowej uczęszcza 44 uczniów. Jak to się przedstawia w poszczególnych klasach? W klasie zerowej sześciolatki dwoje, w klasie pierwszej dwoje, w klasie drugiej troje, w klasie trzeciej pięcioro, w klasie czwartej siedmioro, w klasie piątej siedmioro, w klasie szóstej ośmioro, w klasie siódmej pięcioro i w klasie ósmej pięcioro. Również jak w poprzednich szkołach, system nauczania odbywa się w systemie klas łączonych. Jeżeli chodzi o wydatki finansowe, o finanse, w ujęciu ostatnich 4 latach, to również systematycznie z roku na rok wzrastały. A jeszcze w roku 2017 na utrzymanie szkoły, na wydatki tylko wyłącznie bieżące przeznaczyliśmy niecałe 800 tysięcy złotych. A natomiast w roku 2020 wydatki na tą szkołę przekraczają już 1 300 000 zł. W ciągu 4 lat wzrost wydatków o ponad 500 000 zł. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę, do której proponujemy, szkoła w Dybkach, dlaczego proponujemy szkołę w Dybkach, na zebraniu z mieszkańcami, mieszkańcy, jeżeli doszło do etapu dyskusji, do której szkoły dzieci miałyby uczęszczać, zasugerowali, że tą szkołą powinna być szkoła podstawowa w Dybkach, oddalona o niecałe 7 km od szkoły w Nowej Osuchowej, szkoła po kapitalnej przebudowie, po wybudowie sali gimnastycznej. Jest tam 9 sal lekcyjnych, boiska sportowe, świetlica, dobrze wyposażone sale komputerowe. Droga również odbywa się drogami gminnymi lub drogami serwisowymi trasy ekspresowej S8, także jest bezpieczna, nie ma żadnej kolizji z drogą krajową. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś uwagi do tego punktu? Nie. Dobrze, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Jedna osoba jest przeciw. Kto się wstrzymał? Nikt się nie wstrzymał. Informuję, że uchwała numer 16/124/20 w sprawie likwidacji publicznej szkoły podstawowej imienia Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Nowej Osuchowej została podjęta przy 13 głosach za, jej przyjęciem 1 głos przeciwny i 0 głosów wstrzymujących się. Bardzo proszę. Zająć głos. Mieszkańcy Nowej Osuchowej są dzisiaj pogrążeni w smutku. Jeszcze większy smutek będzie towarzyszył w dniu zakończenia roku szkolnego w czerwcu. Będzie smutek, będą łzy. Jest mi niezmiernie przykro i żal, że Rada Gminy podjęła taką decyzję. Wierzę jednak, że Pan Wójt i Rada Gminy zrobiła wszystko, by nie dopuścić do likwidacji szkoły. Niestety sytuacja, w jakiej znalazła się nasza gmina, wymusiła taką decyzję. Proszę mi wierzyć, że decyzja ta została poprzedzona wielogodzinnymi rozmowami, często łzami, zarówno tutaj w Urzędzie Gminy, jak i z mieszkańcami wsi Nowa Osuchowa. Wierzę, że nasze dzieci nie stracą na takim działaniu.
tracimy jednak główny ośrodek kultury i rozwoju w naszej wsi. Mam nadzieję, że w razie potrzeby mieszkańcy będą mogli korzystać z infrastruktury szkolnej. Od 1 września pewien etap życia wsi Nowa Osuchowa się skończy. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia publicznej szkoły podstawowej imieniem rotmistrza Witolda Pileckiego w Kozikach poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas 1-3. Uchwała numer 16/125/20 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przekształcenia publicznej szkoły podstawowej imieniem rotmistrza Witolda Pileckiego w Kozikach poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas 1-3. Nie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera H ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykułem 29 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe po uzyskaniu pozytywnej opinii mazowieckiego kuratora oświaty w Warszawie uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Z dniem 31 sierpnia 2020 roku przekształca się dotychczasową 8-letnią publiczną szkołę podstawową imieniem rotmistrza Witolda Pileckiego w Kozikach z oddziałem przedszkolnym z siedzibą Koziki 2 07300 Koziki poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas 1-3 w oddziale z oddziałem przedszkolnym. Paragraf 2 ustęp 1. Publiczna szkoła podstawowa imieniem rotmistrza Witolda Pileckiego w Kozikach począwszy od dnia 1 września 2020 roku będzie funkcjonowała w strukturze organizacyjnej 1-3 z oddziałem przedszkolnym. Ustęp 2. Obwód szkoły, o której mowa w ustępie 1, będzie obejmował miejscowości Fidury, Koziki, Koziki Majdan, Lipniki, Popielarnia, Pulki. Paragraf 3. Począwszy od dnia 1 września 2020 roku uczniowie od klasy 4 będą kontynuować naukę w publicznej szkole podstawowej imieniem pułkownika dyplomowanego Ludwika Bocieńskiego w Komorowie z siedzibą Komorowo, ulica Mazowiecka 81 07310 Komorowo. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ostrów Mazowiecka. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przedstawię teraz opinię mazowieckiego kuratora oświaty w sprawie przekształcenia publicznej szkoły podstawowej w Kozikach. Tak jak w poprzednich przypadkach odczytam sentencję i podsumowanie. Ale najpierw się napiję. Mazowiecki kurator oświaty Aleje Jerozolimskie 3200024 Warszawa dnia 19 marca 2020 roku wyrażam pozytywną opinię w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2020 roku publicznej szkoły podstawowej imienia Witolda Pileckiego w Kozikach z oddziałem przedszkolnym polegającego na obniżeniu jej struktury organizacyjnej do klas 1-3 z oddziałem przedszkolnym. Uzasadnienie. W dniu 10 lutego 2020 roku do Kuratorium Oświaty w Warszawie delegatura w Ostrołęce wpłynęło pismo wójta gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 4 lutego 2020 roku, w którym poinformował mazowieckiego kuratora oświaty o zamiarze przekształcenia publicznej szkoły podstawowej imieniu Witolda Pileckiego w Kozikach z oddziałem przedszkolnym. Do pisma dołączono uchwałę w tej sprawie wraz z uzasadnieniem. W dniu 27 lutego 2020 roku wpłynął wniosek wójta gminy Ostrów Mazowiecka o wydanie opinii w sprawie przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2020 roku
publicznej szkoły podstawowej imieniem Witolda Pileckiego w Kozikach z oddziałem przedszkolnym polegającej na obniżeniu jej struktury organizacyjnej do klas 1-3 z oddziałem przedszkolnym. Przesłankami uzasadniającymi przekształcenie publicznej szkoły podstawowej imieniem rotmistrza Witolda Pileckiego w Kozika z dnia 1 września 2021 w szkołę podstawową w Kozikach o strukturze organizacyjnej z klasami 1-3 są sytuacja demograficzna w jej obwodzie oraz prowadzenie nauczania w klasach łączonych. Ponadto przeniesienie uczniów klas 4-8 z obwodu szkoły w Kozikach do większej szkoły w Komorowie pozwoli na wszechstronny rozwój dzieci, w tym także społeczny i fizyczny. Uczniowie będą mieli lepszy dostęp do biblioteki publicznej, będą mogli uczestniczyć w pozalekcyjnych zajęciach sportowych i chórze szkolnym. Ważnym dla gminy argumentem poruszonym w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia publicznej szkoły podstawowej imieniem rotmistrza Witolda Pileckiego w Kozikach jest aspekt ekonomiczny podmiotowego przekształcenia. Dotychczasowa sieć szkół podstawowych w gminie Ostrów Mazowiecka nie zmieniła się od 1 września 2001 roku i obejmuje 13 szkół podstawowych, w tym jedną o strukturze organizacyjnej klas 1-3, w których naukę pobiera 1093 uczniów łącznie z 6-latkami. Publiczna szkoła podstawowa imieniem pułkownika dyplomowanego Ludwika Bocieńskiego w Komorowie jest największą szkołą w gminie Ostrów Mazowiecka. Obecnie uczęszcza do niej 218 uczniów, w tym 9 dzieci do oddziału przedszkolnego. Z tych względów w ocenie mazowieckiego kuratora oświaty zachodzą przesłanki do wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie zamiaru przekształcenia przez Radę Gminy Ostrów Mazowiecka z dniem 31 sierpnia 2020 roku publicznej szkoły podstawowej imieniem rotmistrza Witolda Pileckiego w Kozikach w szkołę o strukturze organizacyjnej 1-3 z oddziałem przedszkolnym. Z upoważnienia mazowieckiego kuratora oświaty Dorota Skrzypek, mazowiecki wicekurator oświaty. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego projektu uchwały? Pan wójt, bardzo proszę. Zakarado, też kilka słów do tej uchwały. Przypomnę Państwu, że do szkoły podstawowej w Kozikach uczęszcza w bieżącym roku szkolnych 58 uczniów. W klasie zerowej 6-latki 6, w klasie pierwszej 7, w klasie drugiej 5, w klasie trzeciej 6, w klasie czwartej 5, w klasie piątej 10, w klasie szóstej 5, w klasie siódmej 6 i w klasie ósmej 8. I jak w przypadku poprzednich szkół, szkoła pracuje w systemie klas łączonych. I podobna sytuacja, analiza demografii na lata następne, kolejne, również wykazuje systematyczne zmniejszenie się liczby uczniów. Jeżeli chodzi o finanse związane z utrzymaniem tej szkoły, to znowu porównam 4 ostatnie lata. W roku 2017 na funkcjonowanie szkoły w Kozikach przeznaczaliśmy prawie 840 tysięcy. Natomiast w roku 2020 już ponad 1 250 000. W ciągu 4 lat wzrost wydatków wyniósł ponad 400 tysięcy złotych. Proponujemy, aby poziom organizacyjny szkoły w Kozikach został zmniejszony do poziomu 1-3. Natomiast dzieci, jak czytaliśmy w projekcie uchwały, z klas 4-8 kontynuowaliby naukę w szkole podstawowej w Komorowie. Szkoła w Komorowie jest po kapitalnym remoncie, po rozbudowie. Powstała nowa sala gimnastyczna, dużo, dużo lepsze warunki, a przede wszystkim nie ma nauczania w systemie klas łączonych. Droga dzieci z Kozik do Komorowa tutaj wynosi około ponad 8 kilometrów. Dlatego tutaj proponujemy
w obecnej uchwale reorganizację do poziomu 1303, aby te dzieci najmłodsze uczyły się w szkole macierzystej dopiero od klasy 4 do klasy 8, zostały przeniesione do szkoły podstawowej w Kalinowie, w Komorowie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa radnych jeszcze ma jakieś uwagi, pytania? Nie, tak? Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto? Jedna jest przeciw, tak? Informuję, że uchwała numer 16/124/20 w sprawie likwidacji publicznej szkoły podstawowej imieniem Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Oj, przepraszam bardzo. Informuję, że uchwała numer 16/125/20 w sprawie przekształcenia publicznej szkoły podstawowej imieniem rotmistrza Witolda Pileckiego w Kozika poprzez obniżenie struktury organizacyjnej do klas 1-3 została przyjęta przy 13 głosach za jej przyjęciem, 1 głos przeciwny i 0 głosów wstrzymujących się. Przechodzimy do punktu 10. Bardzo proszę, panie wójcie. O, jeszcze raz podkreślę jedną sprawę. To, że dzisiaj analizujemy i podjęliśmy takie decyzje, bo podkreślę jeszcze raz. Ja w tym uczestniczę i zawsze podkreślałem, że te decyzje są wspólne, mimo że ja nie biorę udziału w głosowaniu. Niestety sytuacja w tej chwili jest taka, że dalsze utrzymywanie takiej sieci szkół, jaką mamy obecnie, jest dla gminy niemożliwe. Gminy, można powiedzieć po ludzku, na to już nie stać. Aby utrzymywać 13 szkół podstawowych, do których uczęszcza 1093 uczniów. Są to decyzje niełatwe, bolesne. Natomiast myślę, że każdy z nas powinien mieć na myśli to, co wcześniej wspomniałem. Dobro i rozwój tej gminy. Abyśmy mogli tak działać, tak wykonywać swoje zadania, aby wszystkie płaszczyzny, na których działa gmina, mogły być w miarę równomiernie rozwijane. Warunki dla dzieci w tych nowych szkołach będą lepsze i jestem przekonany, że wpłynie to pozytywnie również na rozwój tych dzieci. Dołożymy wszelkich starań, aby dla większości nauczycieli znaleźć czy zaproponować nowe miejsca pracy w innych szkołach. I jeszcze taka jedna uwaga do pana radnego Mariana Kacprzaka, bo cała jego wypowiedź myślę, że była skierowana pod moim adresem. Tak przyglądałem się głosowaniom nad pozostałymi szkołami. I myślę, panie radny, wykazuje pan dużą hipokryzję, bo mówi pan, że likwidacja szkoły w Kalinowie to coś złego i źle się odbije na dzieciach z Kalinowa i z obwodu. Natomiast już głosowanie nad pozostałymi szkołami, już pan tych problemów nie ma. I obserwowałem, nad wszystkimi pozostałymi szkołami głosował pan za zamknięciem tych szkół. Ja bym tak podsumował to jedno. Wykazuje pan moralność Kalego. Dziękuję. Można, panie wójcie? Pani przewodnicząca? Proszę. Panie wójcie, nie wiem dlaczego koleżanki i koledzy nie chcieli, żeby szkoła w Kalinowie istniała, dlatego wykazałem taką samą inicjatywę. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2020-2030. Uchwała
uchwała nr 16/126/20 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2020-2030. Na podstawie artykułu 230 ust. 6 w związku z artykułem 226, artykułu 227, artykułu 228, artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i artykułu 18 ustęp 2 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 2 i paragrafu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego uchwala się co następuje. Paragraf 1 ustęp 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2020-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ustęp 3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ostrów Mazowiecka. Paragraf 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry, przyciśnięcie przycisku. O matko, co tu się stało? Wylogowała się Pani. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2020-2030 została podjęta przy 14 głosach za jej podjęciem. Głosów
Przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ostrów Mazowiecki na lata 2020. Uchwała nr 16 łamane przez 127 łamane przez 20 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułem 211, artykułem 212, artykułem 214, artykułem 215, artykułem 217, artykułem 221, artykułem 235, artykułem 236, artykułem 237, artykułem 239, artykułem 242 i artykułem 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Paragraf 1 ust. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 533 126 zł do wysokości 60 278 977 zł i 89 groszy. Z tego punkt pierwszy. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 58 972 854 zł i 89 groszy. Punkt drugi. Dochody majątkowe 1 306 123 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Ustęp drugi. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 399 942 zł i 16 groszy do wysokości 65 045 909 zł i 73 groszy. Z tego punkt pierwszy. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 57 831 481 zł i 10 groszy. Punkt drugi. Wydatki majątkowe 7 214 428 zł i 63 grosze zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 766 931 zł i 84 groszy sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 737 248 zł i 77 groszy oraz niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 29 683 zł i 7 groszy. Ustęp drugi. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 844 079 zł i 25 groszy z tytułu punkt pierwszy zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6 814 396 zł 18 groszy. Punkt drugi. Niewykorzystanych środków pieniężnych w 2019 roku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 29 683 zł i 7 groszy zgodnie z załącznikiem nr 3. Ustęp trzeci. Ustala się rozchody w kwocie 2 077 147 zł i 41 groszy z tytułu punkt pierwszy. Spłaty utrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 588 817 zł i 65 groszy. Punkt drugi. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie
488 329 złotych i 76 groszy zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 3 ustęp 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na punkt 1. Sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 737 248 złotych i 77 groszy. Punkt 2. Spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 077 147 złotych i 41 groszy, w tym na spłatę pożyczki otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 488 329 złotych i 76 groszy. Punkt 3. Na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 miliony, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 miliony. Paragraf 4 ustęp 1. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4. Ustęp 2. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 5. Upoważnia się wójta do: punkt 1. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskiwaniem płatności przekazywanych ze środków z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. Punkt 2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ostrów Mazowiecka. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, przechodzimy do głosowania. Czy z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Musimy chwilę poczekać, bo Anetka wyszła. Nie, no ona musi tam wstąpić, żebyśmy mogli. Proszę o chwilę poczekać. Przechodzimy do punktu 12. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 15 łamane przez 117 łamane przez 20 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. Uchwała nr 16 łamane przez 128 łamane przez 20 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 15 łamane przez 117 łamane przez 20 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. Na
podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W załączniku do uchwały nr 15/117/20 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ostrów Mazowiecka. Paragraf czwarty otrzymuje brzmienie. Ustęp czwarty. Zapobieganie bezdomności. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Ostrów Mazowiecka realizowane będzie poprzez punkt pierwszy. Przyjmowanie zgłoszeń interwencyjnych o zwierzętach, które zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało w dowolnej formie, telefonicznie, mailem, pisemnie. Punkt drugi. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Ostrów Mazowiecka oraz zapewnienie im opieki przez schronisko dla bezdomnych zwierząt spółka cywilna ulica Bąkówka 07300 Ostrów Mazowiecka, w którym została, z którym została zawarta umowa. Punkt drugi w paragrafie szóstym punkt pierwszy otrzymuje brzmienie. Punkt pierwszy. Sterylizacja bezdomnych zwierząt domowych w schronisku dla zwierząt, o których mowa w paragrafie czwartym punkt drugi, wykonywaną przez lekarza weterynarii, w którym schronisko ma podpisaną umowę na tego typu zabiegi. Punkt trzeci. Paragraf siódmy otrzymuje brzmienie. Paragraf siódmy. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie przy współpracy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, o którym mowa w paragrafie czwartym punkt drugi, a w przypadku zwierząt gospodarskich poszukiwanie ich właścicieli realizowane będzie przy współpracy z policją oraz właściwym terytorialnie powiatowym lekarzem weterynarii. Punkt czwarty. W paragrafie dwunastym ustęp drugi otrzymuje brzmienie. Środki, o których mowa w ustępie pierwszym, planuje się wydatkować w następujący sposób. Punkt pierwszy. Odławianie, transport i przyjęcie do schroniska bezdomnych zwierząt 100 tysięcy złotych. Punkt drugi. Usypianie bezdomnych ślepych miotów 3900 zł. Punkt trzeci. Opieka nad wolno żyjącymi kotami. Dokarmianie 800 zł. Punkt czwarty. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 3900 zł. Punkt piąty. Sterylizacja zwierząt domowych, psów i kotów, które mają właścicieli 30 tysięcy. Punkt szósty. Pozostałe zadania realizowane w ramach programu 1200 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ostrów Mazowiecka. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, to przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, że uchwała nr 16/128/20 zmieniająca uchwałę 15/117/20 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka została podjęta przy 14 głosach za jej podjęciem, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się. Przechodzimy do punktu 13.
podjęciu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Ostrów Mazowiecka, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Uchwała nr 16/129/20 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Ostrów Mazowiecka, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 15 ust. 2 i artykułu 16 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się przystanki komunikacyjne zlokalizowane na terenie gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Ostrów Mazowiecka, udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie zbiorowym zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników wykonujących przewozy oraz osób w publicznym transporcie zbiorowym stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 17/164/16 Rady Gminy w Ostrowie Mazowieckiej z dnia 9 września 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Ostrów Mazowiecka, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, zmieniona uchwałami nr 29/252/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 sierpnia 2017 roku nr XL/360/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 16 listopada 2018 roku nr 10/86/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2019 roku nr 12/97/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 listopada 2019 roku. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ostrów Mazowiecka. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, że uchwała nr 16/129/20 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Ostrów Mazowiecka, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków została podjęta przy 14 głosach za i przyjęciem, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się. Przechodzimy do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia mienia na własność gminy Ostrów Mazowiecka w obrębie miejscowości Nagoszynka I. Uchwała nr 16/130/20 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia mienia na własność gminy Ostrów Mazowiecka w obrębie miejscowości Nagoszewka I. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
oraz paragrafem drugim ustęp 1 punkt 1 uchwały nr 21/79/96 Rady Gminy w Ostrowie Mazowieckiej z dnia 29 listopada 1996 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi zmienionej uchwałą nr 14/153/04 Rady Gminy w Ostrowie Mazowieckiej z dnia 28 września 2004 roku uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność gminy Ostrów Mazowiecka niżej wymienionych nieruchomości przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Nagoszewka I. Punkt pierwszy. Działka o numerze ewidencyjnym 40/3 o powierzchni 0,31 hektara stanowiąca własność Marzeny K., Artura Piotra K., Agnieszki Iwony i Tadeusza małżonków G., Agaty i Wojciecha małżonków Z., Grażyny Małgorzaty K. na podstawie księgi wieczystej numer OS1M/0000 49794/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Mazowieckiej. Punkt drugi. Działka o numerze ewidencyjnym 42/435 o powierzchni 0,69 hektara stanowiąca współwłasność Marzeny K., Artura Piotra K., Agnieszki Iwony i Tadeusza małżonków G., Agaty i Wojciecha małżonków Z., Grażyny Małgorzaty K. na podstawie księgi wieczystej numer OS1M/0000 49794/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Mazowieckiej. Punkt trzeci. Działka o numerze ewidencyjnym 50/7 o powierzchni 0,1159 hektara stanowiąca współwłasność Jarosława Roberta G., Marzeny K., Grażyny Małgorzaty K., Artura Piotra K., Ilony N. na podstawie księgi wieczystej numer OS1M/0000 63752/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Mazowieckiej. Punkt czwarty. Działka o numerze ewidencyjnym 43/2 o powierzchni 0,1471 hektara stanowiąca współwłasność Jarosława Roberta G., Marzeny K., Grażyny Małgorzaty K., Artura Piotra K., Ilony N., Agaty i Wojciecha małżonków Z. na podstawie księgi wieczystej numer OS1M/0000 63814/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Mazowieckiej. Punkt piąty. Działka o numerze ewidencyjnym 41/3 o powierzchni 0,18 hektara stanowiąca współwłasność Marzeny K., Grażyny Małgorzaty K., Artura Piotra K., Agnieszki Iwony i Tadeusza małżonków G., Agaty i Wojciecha małżonków Z. na podstawie księgi wieczystej numer OS1M/0000 49794/6 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Mazowieckiej. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ostrów Mazowiecka. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Informuję, że uchwała nr 16/130/20 w sprawie nieodpłatnego nabycia mienia na własność gminy Ostrów Mazowiecka w obrębie miejscowości Nagoszewka I została podjęta przy 14 głosach za jej podjęciem, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się.
Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ostrów Mazowiecka oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwała nr 16/131/20 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanym przez właścicieli nieruchomości na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykuł 40 ust. 1, artykuł 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składany przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie. Punkt pierwszy. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca w przypadku nieruchomości zamieszkałych. Punkt drugi. Do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt drugi. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć deklaracje, o których mowa w paragrafie pierwszym, do wójta gminy Ostrów Mazowiecka osobiście lub pocztą. Paragraf trzeci. Deklaracje, o których mowa w paragrafie pierwszym, mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej z zachowaniem następujących warunków i trybu. Punkt pierwszy. Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określony jest w formacie danych XML. Punkt drugi. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji w formie danych XML określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Deklarację należy przesłać za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP. Punkt czwarty. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub podpisem potwierdzonym zaufanym profilem ePUAP zgodnie z artykułem 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 5/44/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ostrów Mazowiecka. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, że uchwała nr 16/131/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowania odpadami komunalnymi składany przez właścicieli nieruchomości została podjęta przy 14 głosach za jej podjęciem, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się. Przechodzimy do punktu 16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu Gmina Ostrów Mazowiecka Przyjazna Rodzinie za 2019 rok. Sprawozdanie zostało przedłożone do Biura Rady w wyznaczonym terminie. Wszyscy radni otrzymali je wraz z materiałami na sesję. Czy są jakieś uwagi lub pytania do tego sprawozdania? Jeżeli nie ma, to przechodzimy. To przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania z realizacji programu Gmina Ostrów Mazowiecka Przyjazna Rodzinie za 2019 rok? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Informuję, że sprawozdanie zostało przyjęte 14 głosami za jego przyjęciem, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się. W punkcie 17 mamy zapytania i wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym punkcie? Halo, halo. Pani Przewodnicząca, ja może. Ja chciałem zapytać Pana Wójta, czy coś wiadomo na temat folii rolniczej, czy jeszcze nic? Panie Wójcie. Więc, drodzy Państwo, jak wcześniej informowałem, przygotowywaliśmy się do tego programu, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej. Czekamy na odpowiedź, będziemy mieć podpisaną umowę, przeprowadzamy przetarg i będziemy odbierać. Czekać. Czyli na razie czekać. Czekać na razie. Informacji rolnikom, mieszkańcom, ci, którzy złożyli wnioski o odebranie od nich. Kilka wniosków wpłynęło już po terminie. Przekazaliśmy na listę rezerwową, ale wszystko zrobię, aby od wszystkich odebrać, którzy złożyli wnioski. Nawet w tych, od tych rolników, którzy po terminie złożyli wnioski. Jeśli nie, to ja mam informację taką do Biura Rady Gminy. Wpłynęła informacja Najwyższej Izby Kontroli z podanym linkiem, pod którym można zapoznać się z wynikami kontroli realizacji budżetów obywatelskich w skontrolowanych samorządach. Gmina Ostrów Mazowiecka nie była kontrolowana przez NIK w tym zakresie. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania, uwagi? Jeśli nie, to przechodzimy do punktu 18, zakończenie sesji. Informuję, że porządek 16 sesji został wyczerpany. Zamykam 16 sesję Rady Gminy Ostrów Mazowieckich. Dziękuję.